Łukasz Zygmunt i rycerz Zwierzchowski. Oglądania was dzisiaj się nie kończy. I oby trwało jak najdłużej. Ciekawe tylko, czy na oglądaniu się skończy. Też wszyscy grzecznie, kulturalnie się zachowują. I moja tutaj niewdzięczna rola, ja jestem tym złym człowiekiem, który rozdaje takie żółte kartki w postaci szarf, też nie muszę tego robić. Jestem wam, rycerze, kochani, bardzo za to wdzięczny. I państwu, że też pilnują się w porządku i nie przechodzą na wyznaczoną rolę. Rycerze już gotowi, sędziowie. Damy zawsze czas. Panowie rycerze, walka! Leokordę, dawaj! Proszę państwa, chyba brakuje rycerzom dopingu od państwa. Gdy walka, wojna nerwu, walka nerwu. Czekamy na błąd przeciwnika. Rycerz Zwierzak i rycerz Łukasz. Czas, koniec walki, koniec czasu, brawa! Walkę tę wygrał rycerz Zwierzchowski. Ale brawa dla obu, brawa dla obu. Proszę państwa. Łukasz Zygmunt i rycerz Brzozowski, ale dajmy Łukaszowi Zygmuntowi odpocząć. A w finale Wojtek z Kielc i Zwierzak, ale dajmy Zwierzakowi odpocząć. Już oddaję magicznego zegara. Dlatego oto rycerza proszę poń do realizacji. Powiedzmy parę lat temu, kiedy obejrzałem źródła historyczne na YouTubie z turnieju, mam uwagę, miałem takie marzenie, żeby tutaj właśnie wystąpić. Rok temu się nie udało, dwa lata też, ale tym razem się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to. Szanowni państwo, Grunwald spełnia marzenia. Być może spełni też któregoś, marzenie któregoś z państwa. Te walki na prawdziwą stal. Nie zabijamy, są to walki sportowe, są to walki na punkty, ale to, co ci ludzie mają na sobie, czyli zbroje, to, czym walczą, czyli miecze, miecze długie, półtoraręczne tak zwane, są ciężkie, nie są plastikowe, to nie jest tak jak w filmach, prawda, tylko Łukasz Zygmunt już jest w szrankach, zapraszam jego oponenta, czyli rycerza Mikołaja. To walka o trzecie miejsce w turnieju o srebrny miecz Grunwaldu.
Sędziowie gotowi, rycerze gotowi. Publiczność gotowa? Nie słyszę. Publiczność gotowa? Przecież to jest... No, dobra, dziękuję. Damy zawsze czas. Panowie rycerze, walka! Czasu, koniec walki, wielkie brawa! Leokordę! Panowie sędziowie, proszę tam tymi punktami. Szanowni Państwo, walkę tę i trzecie miejsce w turnieju o srebrny miecz Grunwaldu. Tę walkę wygrywa i trzecie miejsce zajmuje rycerz Mikołaj! Brawa dla obu rycerzy i dla Łukasza także. Proszę Państwa, bycie czwartym w tym kraju z 40-milionowego narodu to jest powód do dumy. Tutaj? Bo zawsze jak jej dedykowałem walkę, przegrywałem. W związku z tym pojawiła się i tak dalej wygrywałem. Więc fatum zostało złamane. Więc to czwarte miejsce chciałem dedykować Monice, damy mojego serca. Dzięki. Chwała Bogu. Poczekaj, Łukaszu, poczekaj. Proszę Państwa, ten turniej, czyli o srebrny miecz Grunwaldu, jest takim wstępem, ponieważ jest też turniej o złoty miecz Grunwaldu. Tutaj mieliśmy kilkunastu zawodników walczących między innymi przede wszystkim o chwałę, honor, sławę, ale również o lot helikopterem, tak? Ale również o to, żeby wejść do turnieju o złoty miecz Grunwaldu. I tobie się to udało, ponieważ wchodzą cztery miejsca. Pierwsze cztery miejsca wchodzą, także brawo! Będziesz jeszcze walczył, jeszcze się nawalczysz. Brawo dla Łukasza Zygmunta. Oczywiście dla Mikołaja także. Zajął trzecie miejsce. Brawo, Mikołaj. Tutaj za moimi plecami walka wieczoru. Nie mamy wieczoru, ale zapraszam dwóch rycerzy. Ostatni, last but not least, jak to mawiają Brytowie, ostatni walczący w tym turnieju, ale walczą o pierwsze miejsce. Rzeku, zaplątałeś się. Rycerz, nasz słodki rycerz z Kielc, rycerz Wojciech i rycerz o jakże tajemniczym pseudonimie, czyli rycerz Zwierzak. Cukierki się skończyły, jak to powiedział Giermek, rycerza z Kielc. Proszę Państwa o gorący doping. Mamy rycerza Wojciecha z Kielc i mamy rycerza Zwierzaka. Walczą o
pierwsze miejsce w tym turnieju. Oni już wygrali. Już wygrali, bo będą walczyć o, w turnieju o złoty miecz Grunwaldu. Panowie rycerze, gotowi? Panowie sędziowie, gotowi? Damy, zawsze czas też. Publiczność gotowa do dopingu? Dobrze, to proszę o doping, ponieważ panowie rycerze, walka! Rosną. O ty nie! Dobrze, Wojtek, dalej! Wojtek! Dobrze, Wojtek! Nasz rycerzy! Rycerz Wojtek, nasz słodki cukiereczek i rycerz zwierzak. Szanowni Państwo, sędziowie tutaj sprawdzili. Szanowni Państwo. Drugie miejsce w tym kraju. Drugie miejsce w tym kraju w turnieju o srebrny miecz Grunwaldu. Zajmuje rycerz Zwierzak. Brawo. A pierwsze miejsce nasz słodki, przesłodzony rycerz Wojtek. Nie rzucaj wcześniej. A, nie jesteś na treningu. To możesz rzucać. Chwała! Chwała im! Szanowni Państwo, ku waszej uciesze i ku chwale walczyli. Zapraszam, zapraszam finalistów. Meksykańską falę. Lewa strona. Prawa strona. Ej, dupy, obudźta się. Hej! Szanowni Państwo, jeszcze raz, trzecie miejsce w turnieju o srebrny miecz Grunwaldu, rycerz Mikołaj, brawa dla niego, chwała mu! Drugie miejsce zajął rycerz Zwierzak. I pierwsze, rycerz z Kielc, Wojciech Herbu Odyniec. Zmienicie chyba na cukierek, co? Panowie, damy czekają. Szanowne damy, dzielni rycerze, szanowna publiczności, na cześć przepięknej i wspaniałej Loży Dam,
starorycerski okrzyk. Chwała im! Wstydzioszki takie, ho, ho. Trzeciego miejsca? A, mam oddać patyk, przepraszam, dykan magiczny. Proszę uprzejmie, przepraszam, pardon. Szanowni rycerze, trzecie miejsce w turnieju, a tym samym czepiec litowany, voucher na przelot śmigłowcem oraz nagrodę pieniężną otrzymuje Mikołaj. Niech ci służy, Mikołaju. Drugie miejsce, a w nagrodę bon na tabard, przelot śmigłowcem oraz nagrodę pieniężną otrzymuje Grzegorz. A teraz miejsce pierwsze. Miecz z pochwą, nagrodę pieniężną Olaf oraz przelot śmigłowcem otrzymuje nasz cukiereczek Wojtek. Ciekawe, co go czeka wieczorem. Pan ładny. Lewa jego. Dobra.